Jakie znaczenie dla pacjenta i dla jego rodziny ma diagnoza? Pada słowo schizofrenia. Co wtedy? Czy pacjent i jego rodzina ma szansę na skuteczne leczenie? Choruje system, tak trzeba powiedzieć. Nie tylko leczymy pacjenta, ale musimy leczyć całą rodzinę. I tak rzeczywiście jest, dlatego że jeżeli, można powiedzieć, tym słabym elementem będzie matka czy ojciec, to można powiedzieć, co z tego, że zastosujemy bardzo dobre leki, skoro oni się załamią, nie udzielą wsparcia, nie udzielą pomocy. Także współczesna terapia polega właśnie na terapii rodzin po prostu w takiej sytuacji. Panie profesorze, no ale też jest farmakoterapia. W jakim teraz jesteśmy momencie? Czy pacjenci chorzy na schizofrenię w Polsce mają dostęp do tych nowych terapii? No niestety nie, dlatego że można powiedzieć po kilku latach możemy stwierdzić, że nowe leki nie są refundowane i że znowu zaczyna świat, można powiedzieć, wyprzedzać nas. Zdobyczą ostatnich czasów są neuroleptyki długodziałające, które faktycznie przedłużają możliwość utrzymania pacjenta w fazie poprawy. I można powiedzieć, cała generacja tak zwanych neuroleptyków atypowych w tej chwili staje się dostępna na świecie w postaci iniekcyjnej. U nas jedynie dwa leki w tej chwili uzyskały, można powiedzieć, są dostępne i są refundowane, ale też pod wieloma zastrzeżeniami. Wielu lekarzy przekonało się, że te zastrzeżenia to nie jest tylko, można powiedzieć, czcze gadanie inspektorów NFZ-u, ale, no, można powiedzieć, surowość, która nie powinna mieć miejsca, ponieważ no, leki te nie są stosowane w żadnej innej chorobie, tylko w schizofrenii. Panie profesorze, ale co to znaczy dla pacjenta chorego na schizofrenię, że on nie ma dostępu do tych leków długodziałających? To znaczy wstyd przede wszystkim dla mnie, dla nas wszystkich, dlatego że schizofrenia to jest bardzo określona liczba pacjentów. Nie będzie tych pacjentów więcej, czy nie będzie mniej. No jest to wyzwanie, któremu powinniśmy sprostać. Polska nie jest biednym krajem. Są to oszczędności, które od 2011 roku narastają w systemie refundacji, właśnie w obszarze stosowania neuroleptyków. Ponad, można powiedzieć, 100 milionów system zaoszczędził i nie bardzo rozumiem, dlaczego. Mieliśmy, panie profesorze, okazję porównywać nasze doświadczenia, jeśli chodzi o leczenie schizofrenii w Polsce z doświadczeniami na Węgrzech. No i ciekawa jestem, jak wygląda sytuacja pacjentów właśnie na Węgrzech, jak oni sobie radzą z tymi problemami? Można powiedzieć, jesteśmy podobnymi krajami, mamy bardzo podobne systemy elektroniczne, można powiedzieć, takiego monitorowania systemu. Jest tylko jedna różnica. Na Węgrzech wykazano dobrą wolę i udostępniono ten system, pokazując, które metody leczenia są skuteczne, które nie. My mamy identyczny system, natomiast brakuje dobrej woli, żeby pokazać, że nowoczesne leczenie opłaca się przede wszystkim systemowi, że dobre leczenie jest opłacalne. To nie są pieniądze, które wyrzucamy w tym momencie.